To bym go pchał, nie? No lepiej nie. Zbyt fajna jazda tym, żeby pchać to. No. A to jest takie kulturalne, kurczę. Tam dalej jest lepsza droga, nie? Tak, tak. No co prawda, no, tu przez kawałek jakieś tam korzenie, nie korzenie z asfaltu, ale... Jest. Jesteś? Jest. O, chyba znikła. A jak tym skuterkiem? Sympatycznie? Fajnie. No nie ma przyspieszenia, ale no, zakręty fajnie wchodzi. To jest takie, żeby się po prostu przejechać do sklepu. Przyjemna jazda. Przyjemna. W porównaniu ten do tamtego, no to nie ma jazdy. No nie ma. Powiem wam taką ciekawostkę, że CF Moto tak naprawdę na całym świecie więcej sprzedaje tych motocykli niż quadów. Tutaj mają te CF Moto ADV-y 250, 650. Ten to jest szatan. Ten to ma przyspieszenie, ten to ma dwie mapy. To jest naprawdę przyjemny motocykl. Powiem wam, że zakochałem się w tym CF Moto. Myślę, że większe pojemności też produkują. Tu jakby mu założyć Akrapowicza, to by kurczę to gadało. No słuchajcie, to jest ADV. To wjadę trochę tutaj na ścieżkę delikatnie. Bo ci, którzy kupują właśnie te sprzęty ABS-y ma. Biegi pięknie wchodzą. Kurczę, po tej ścieżce to by można było tutaj lecieć. Ostro. CF Moto 650. Kurczę. Nie wiem, ile 650 kosztują konkurencji. Ta kosztuje około 26 tysięcy. Tu oczywiście w salonie masz motocykle.
regulowane zawieszenie. Przejadę jeszcze się kawałek tym. Można go dozbroić tutaj o kufry. Z korzeniami podejrzewam, że sobie będzie świetnie dawał radę. Czyli taki ciężki endurak. Marcin by był zadowolony z tego sprzętu. Też jest mega. Od razu. Zakręty. Mega zabawka, mega. Super się tym jeździ, Kuba. Usiądź na niego. Ja? No. To nie wyjdzie. No nie. Tu musisz nogę. I teraz tu się łapiesz za kierownicę. Tu. No i przerzucasz nogę tu.